W tym filmie przedstawię funkcjonalność monitoringu wideo w Safestar. Głównym zadaniem modułu wideo jest umożliwienie wykonywania profesjonalnych usług zdalnego dozoru wideo, do których zalicza się wideoweryfikację oraz wideopatrol. Moduł wideo to również rozbudowana integracja z kamerami i rejestratorami wideo. Posiada kreatory dodawania sprzętu różnych producentów. Dzięki temu podłączenie i konfiguracja kamer i rejestratorów jest prosta i intuicyjna. Kolejnym elementem jest konfiguracja poszczególnych usług, np. wideoobchodów, klatek referencyjnych, pobierania prealarmów, automatyczne uzbrajania rejestratorów i tym podobne. Jedną z głównych zalet modułu wideo jest brak konieczności instalowania różnych programów do obsługi sprzętu różnych producentów. Nie jest wymagane instalowanie jakichkolwiek wtyczek do podglądu obrazu po stronie klienta. Nie korzystamy także z żadnych zewnętrznych bibliotek. Istotną zaletą modułu wideo jest wspólny interfejs dla wszystkich urządzeń wideo. Operator nie musi wiedzieć, jaki sprzęt jest na obiekcie. Każdy obsługujemy w identyczny sposób. Bardzo ważna jest możliwość kontroli pracy i raportowania wykonywanych usług wideo. Z każdej wykonywanej czynności możemy wygenerować automatycznie raport, w którym znajdzie się informacja o skontrolowaniu kamery. Można załączyć zrzut ekranu, a także ustawić, aby w momencie wykonywania wideopatrolu na serwerach Safestar nagrywał się obraz widziany przez operatora. Unikalną cechą Safestara jest też możliwość uzbrojenia czy rozbrojenia systemów analityki oraz powiązania tego ze stanem stref. Istnieje możliwość udostępnienia klientowi końcowemu sterowania uzbrojeniem poprzez aplikację Safestar Go, np. na budowach. Rozliczanie modułu wideo jest proste. Opłata jest naliczana dla każdego podłączonego do Safestara strumienia wideo, niezależnie od usług, z jakich korzysta klient.